Moim pierwszym gościem jest pan Oskar Ganowski. Witam bardzo serdecznie z firmy Beabele za profesjonalne kosmetyki do włosów. Dzisiaj właśnie o tych włosów będziemy rozmawiać. W tym okresie jesiennym na co najbardziej narażone są nasze włosy? Tak, okres jesienny jest to specyficzny okres, nie tylko dla naszego zdrowia, samopoczucia, ale także dla naszych włosów. Narażeni jesteśmy przede wszystkim na działanie czynników zewnętrznych, czyli wiatr, opady śniegu, opady deszczu, wilgoć. I nasze włosy w związku z tym również narażone są na te czynniki. Dlatego musimy zwrócić szczególną uwagę na ich pielęgnację oraz dbać o nie. Co możemy zrobić? Jak należy dbać o te włosy? Oczywiście najprostszą odpowiedzią byłoby ubrać dobrą czapkę, czy założyć kaptur, czy po prostu użyć parasol. Ale to nie zawsze pomaga, prawda? Dokładnie. Wracamy do domu, ściągamy czapkę z głowy i nasze włosy już nie wyglądają tak pięknie jak przedtem. Tak. Podstawowym problemem, który pojawia się właśnie w okresie jesienno-zimowym, jest wypadanie włosów. Wiele kobiet, ale nie tylko kobiet, również mężczyźni tracą w tym okresie więcej włosów niż zazwyczaj. Tak, ja muszę się przyznać, że też zauważam po myciu włosów, kiedy szczotkuję te włosy, faktycznie zostają one na mojej szczotce. Co zrobić wobec tego? Tak, musimy tutaj zadbać nie tylko o to, żeby chronić włosy czy pielęgnować je z zewnątrz, ale również od wewnątrz organizmu, bo często jest to związane także ze złym odżywianiem lub innymi czynnikami z wewnątrz organizmu. Przygotowałem tutaj parę produktów, które mają chronić i zapobiegać właśnie wypadaniu włosów. Które to są produkty? Pokażmy. Są to produkty z serii Kerastase, czyli pierwszym etapem w walce z wypadaniem włosów jest oczywiście odpowiedni szampon. Tutaj mamy szampon wzmacniający łuskę włosa, wzmacniający strukturę włosa. Tak jak już powiedziałem, z wypadaniem włosów możemy walczyć również od wewnątrz organizmu, czyli odpowiednie tabletki. Tutaj są również tabletki, jest to suplement diety przeciwko wypadaniu włosów. Jak często je stosujemy? Wtedy codziennie? Tak, codziennie. Zaleca się, żeby taką kurację i cały proces zapobiegający wypadaniu włosów stosować przez minimum 2 miesiące. Wtedy będzie oczywiście widoczny efekt. Mamy również coś takiego jak ampułki przeciwko wypadaniu włosów, czyli są to skoncentrowane krople. Nakładamy je po umyciu na osuszone ręcznikiem włosy, wcieramy w całą długość włosa, również w skórę głowy, masując ją i zostawiamy. A kiedy możemy zobaczyć efekty wobec tego? Tak jak już powiedziałem, pierwsze efekty powinny pojawić się już po 1,5-2 miesiącach. Mówię, krótszy okres raczej nie powinny pojawić się efekty, natomiast po tych 2 miesiącach zdecydowanie wypadanie włosów powinno się ograniczyć. I jeszcze pomiędzy szamponem i ampułkami możemy stosować dodatkowo spraye ochronne i wzmacniające nasze włosy. To jest spray już na suche włosy, czy jeszcze na mokre? To jest spray na mokre włosy. Normalnie spryskujemy całą długość włosa, wmasowując również w skórę głowy. Możemy stylizować jak zawsze suszarką, dyfuzorem, prostownicą. A co zrobić z wiatrem? Wiadomo, że w tym okresie jesiennym jest silny i porywisty wiatr i on też do jakiegoś stopnia niszczy nasze włosy. Jak zapobiegać? W dzisiejszych czasach jest taki trend, że właśnie fryzury takie rozwiane, nieładarstystyczne jest modny. Aczkolwiek są panie, które lubią mieć ładnie ułożone włosy, wygładzone. Poleca się takie spraye zabezpieczające przeciwko wilgoci. To są tak zwane lakiery. Mają dodatkowe składniki, które chronią nas i nasze włosy przed puszeniem się i przed wilgocią. Czyli przed wyjściem z domu warto byłoby zakupić taki spray i oczywiście spryskać. Tak, na zasadzie lakieru, czyli po umyciu włosów, po wysuszeniu spryskujemy, ochraniają dodatkowo przed wilgocią i przed puszeniem się, żeby te włosy nie były takie rozwiane i puszące się. Ale czy możemy taki spray stosować codziennie? Tak, jest nawet wskazane, żeby w takiej pogodzie. On ma dodatkowo składniki odżywcze, także nic nam się nie stanie. Ja słyszałam również o olejkach odżywczych. Jakie one mają zastosowanie? Tak, teraz również trend nie tylko we fryzjerstwie, ale w modzie i w ogóle na świecie jest taki, aby stosować wszelkiego rodzaju olejki odżywcze. Tutaj akurat przyniosłem olejki z różnych marek.
Są to olejki... Czy one też mają takie wspaniałe zapachy? Tak, mają nie tylko wspaniałe zapachy, ale zawierają niezwykle cenne składniki odżywcze. Różnego rodzaju olejki z całego świata, wyciąg z bambusa, olejek arganowy i przeróżne inne. I co ciekawe, te olejki mają różne zastosowanie. To znaczy, możemy nawet je stosować przed pójściem spać, czyli nakładamy na wysuszone, zmęczone włosy całodniowe. Czyli niekoniecznie myjemy włosy, tak? Tak możemy jest. Po prostu po przyjściu tak. z pracy. Po przyjściu z pracy wetrzeć sobie odrobinkę na całą długość włosów, zostawić rano, wstać, umyć włosy i ponownie możemy zastosować taki olejek. Zarówno przed stylizacją, jak i po stylizacji, żeby uzyskać efekt wygładzonych, niepuszczących się włosów. Ale również możemy podczas dnia, kiedy widzimy, że nasze włosy są zmęczone, gdzieś tam właśnie te niekorzystne czynniki atmosferyczne rozwiały nam, pospolicie mówiąc, włosy, możemy sobie delikatnie wmasować dłonie i na całą długość włosów nałożyć ten olejek. Będziemy mieli naprawdę fajny efekt. I nie mamy tego efektu przetłuszczonych włosów? Nie, nie mamy efektu przetłuszczonych włosów, natomiast kolejny raz przypominam, żeby odpowiednio dozować te produkty, niewielką ilość dosłownie, dokładnie rozetrzeć w dłoniach i wtedy na pewno nie będziemy mieli efektu przetłuszczonych włosów. A czy ten olejek równa się tak trochę ten jedwab do włosów, którego też często panie używają? Tak jest. Często nazwy są zamiennie stosowane, czyli jedwab i olejek do włosów. Natomiast szczerze powiem, że odchodzi się troszeczkę właśnie od tego jedwabiu. Idzie się w kierunku tych wszystkich olejków odżywczych. Mhm. Dobrze, super. Do tej rozmowy na pewno jeszcze wrócimy. Zapraszam Państwa do tego, żebyście zostali z nami, a teraz króciutka przerwa.